Dzień dobry, nazywam się Szczepaniak Witold, jestem pracownikiem Katedry Chemii Rolnej i Biogeochemii Środowiska, która znajduje się na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu. W naszej jednostce zajmujemy się m.in. problematyką związaną z nawożeniem podstawowych roślin uprawnych. Dzisiaj zostałem zaproszony tutaj przez firmę Timac Agro na panoramę pól, którą organizują rok w rok, m.in. w miejscowości Śrem, w której się dzisiaj ta panorama odbywa. Zostałem poproszony o ustosunkowanie się do warunków, które wystąpiły w tym roku w kontekście tych roślin, które znajdują się na panoramie pól. Proszę Państwa, jeśli patrzymy na plantację jęczmienia jarego, warto zwrócić uwagę, że jęczmień, akurat specyfika uprawy i nawożenia tej rośliny polega na tym, że jest to najbardziej wymagający gatunek ze wszystkich zbóż, stąd też szczególnie trzeba zadbać o to, żeby uprawiać ten gatunek w stanowiskach żyznych. Mam tutaj na myśli stanowiska, które są bogate z jednej strony w składniki pokarmowe, a z drugiej strony też bardzo dobrze gromadzą wodę, ponieważ no, tak jak w przypadku każdego innego gatunku, również w uprawie jęczmienia jest to główny czynnik, który z jednej strony limituje plony w Polsce, a z drugiej strony też decyduje o efektywności nawożenia. Akurat możecie Państwo zaobserwować tutaj za mną różne poletka doświadczalne, w których jest stosowane zarówno nawożenie doglebowe, czy też nawożenie donasienne, jak również, proszę Państwa, tutaj widzimy, że produkty, które bazują na nowej formule fosforu, który również jest bardzo ważny w uprawie zbóż, nie tylko w uprawie rzepaku, czy w innych roślinach dwuliściennych. Problem tego roku w uprawie jęczmienia polegał na tym, że mieliśmy bardzo specyficzne warunki pogodowe, począwszy praktycznie poprzez zimę, której nie było, ale proszę Państwa, w tej zimie wystąpiły jakieś określone opady. Te opady na tym terenie trwały w lutym jeszcze do praktycznie końca dekady marca i później te opady się skończyły, dopiero kolejne przyszły w maju i trzeba mieć świadomość, że w tych warunkach, które wystąpiły, jęczmień należało bardzo wcześnie zasiać, oczywiście przy zachowaniu tego, że jest to roślina bardzo wrażliwa na warunki siewu, stąd też powinno być to stanowisko w tej górnej warstwie już częściowo osuszone, żeby nie siać rośliny w gleby mokre, ale z drugiej strony trzeba mieć świadomość, że jęczmień, który zalicza się do tych roślin, który buduje płytki system korzeniowy, powinien być tutaj, proszę Państwa, w miarę wcześniej zasiany, żeby dobrze wykorzystał tą wodę z tego okresu pozimowego. Co jest bardzo ważne, proszę Państwa, jeśli patrzymy na roślinę jęczmienia, to budowanie plonu odbywa się przede wszystkim całą powierzchnią asymilacyjną, czyli wszystkimi liśćmi, które ta roślina wytwarza. Warto zwrócić uwagę, że jęczmień w przeciwieństwie na przykład do pszenicy, czy też w przeciwieństwie do pszenżyta buduje bardzo słabo rozwinięty liść flagowy, stąd też bardzo ważne jest to, żeby tą zieloną powierzchnię zachować nie tylko tych liści górnych, ale tych liści dolnych. No i ku temu służy też m.in. prawidłowe przygotowanie stanowiska w kontekście żywieniowym, czyli odpowiednia dostępność składników pokarmowych, żeby w takich warunkach, które wystąpiły w tym roku, proszę Państwa, w deficycie opadów w kwietniu, te rośliny nam nie zaschły, tylko żeby w miarę możliwości zbudowały dobrze rozwinięty system korzeniowy, czemu służą chociażby te nawozy bazujące na tym składniku, jakim jest fosfor, czy też nawożenie donasienne, czy, proszę Państwa, trzeba pamiętać o tym produkcie, w którym wprowadzamy wapń, ponieważ jęczmień z jednej strony jest bardzo wrażliwy na zakwaszenie gleby, a z drugiej strony też jest bardzo wrażliwy na odżywienie tym składnikiem pokarmowym. Te badania, które tutaj są prowadzone, warto, proszę Państwa, nadmienić, że to już są cykliczne badania, stąd też mogę się pokusić o podsumowanie pewnych wyników. W ostatnich latach widzimy, że tak naprawdę każdy rok odznacza się innymi warunkami pogodowymi, ale jeśli uprawiamy tą roślinę, tak jak tu wspomniałem, która zalicza się do tych roślin o największych wymaganiach z roślin zbożowych, w stanowisku, które jest odpowiednio przygotowane, to praktycznie można uzyskać w miarę zadowalające czy nawet wysokie plony, o czym świadczy chociażby rozwój tych kłosów, które tutaj Państwu przedstawiam. Z mojej strony to wszystko. Dziękuję bardzo.